Analiza indeksu, witam Państwa, zapraszam na komentarz. Jeśli chodzi o WIG20, zresztą jak się za chwilę okaże, te same konkluzje będą obowiązywały na DAX-ie i S&P. Popyt cały czas zachowuje przewagę techniczną, choć no, widać, że są pewne problemy z zanegowaniem średnioterminowego węzła podażowego 2560-2580, ale obecność tego, tak to nazwijmy, tego istotnego oporu, no jakby nie przekłada się na wzrost presji podażowej, a przypomnę, że dopiero zanegowanie strefy wsparcia 2487-92 no sygnalizowałoby, że rzeczywiście mamy do czynienia z takim ponadprzeciętnym wzrostem aktywności podaży i wtedy łącząc te dwa wydarzenia, czyli przełamanie 87-92 z tym punktem zwrotnym, który ukształtował się tutaj w tym przedziale 2560-2580, wtedy rzeczywiście ten obraz techniczny uległby na pewno pogorszeniu. Na razie widać to także na kontraktach, popyt ma, kontroluje sytuację. Tutaj również nie może dojść do zanegowania tak zwanej pierwszej intradayowej strefy wsparcia 2517-2523. W komentarzach eksponuje natomiast przedział cenowy 2486-92. Wypadają tutaj bowiem projekcje prowzrostowego układu A, B, C, D. Tak więc w moim odczuciu dopiero zanegowanie tej strefy świadczyłoby o wzroście presji podażowej. Indeks DAX, notowania cały czas przebiegają ponad węzłem 8890-8920. Na pierwszym takim niepokojącym sygnałem byłoby na przykład dzisiejsze zamknięcie, które by się uplasowało poniżej poziomu 8890. Niewykluczone, że w następstwie no, takiego na razie hipotetycznego oczywiście zdarzenia podaż zdołałaby przejąć inicjatywę. Na razie jednak tutaj jest pełna kontrola popytu na rynku niemieckim i identyczna opinia w kontekście S&P, gdzie przełamany wcześniej węzeł podażowy Fibonacci 1745-48 przeobraził się teraz w zaporę popytową. W moim odczuciu, gdyby doszło tylko do naruszenia tej strefy i w przyszłym tygodniu notowania by zaczęły przebiegać poniżej tego przedziału cenowego, byłby to taki wstępny sygnał wyczerpywania się impetu, przynajmniej tej ostatniej podfali wzrostowej. Kluczowe wsparcie na S&P to nadal przedział 1712-1716. Dziękuję bardzo.